A dziś jesteśmy oczywiście na otwarciu tego festiwalu. To dobra praktyka, która trwa od wielu lat. Spotykają się samorządy z całego kraju, także z województwa podkarpackiego. Dziś ten festiwal zostanie jak gdyby zaprezentowany członkom Europejskiego Komitetu Regionów. Myślę, że to dobre będzie dla nich doświadczenie. Trzeba pokazywać to, co dobrego się staje w naszych relacjach. To jest to otwarcie, pokazanie trochę kultury, pokazanie współpracy, dyskusje, debaty panelowe, które na pewno dużo wnoszą do przyszłości europejskiej polityki sąsiedztwa. To wydarzenie wpisało się w kulturalny kalendarz Lwowa. Bardzo nas cieszy i daje wielką radość. Jednak największym powodem do zadowolenia jest to, że festiwal organizujemy razem, na partnerskich warunkach. Festiwal Partnerstwa to również panele dyskusyjne i to okazja do tego, aby porozmawiać o tych tematach, o tych obszarach, które są wspólne zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy. Dzisiaj była między innymi okazja o tym, aby porozmawiać o tematach związanych ze zdrowiem. Ja w swoim wystąpieniu z kolei poruszyłem aktywność województwa podkarpackiego w zrównoważonym rozwoju terenów górskich. Przedstawiliśmy te praktyki, które województwo podkarpackie się angażuje, narzędzia, które są wykorzystywane do tego, aby ten zrównoważony rozwój realizować. Mówiliśmy o Via Carpatii, była mowa o programach transgranicznych, jak również o szalenie ważnej strategii karpackiej, która może być narzędziem mającym ogromny wpływ na to, jak będzie się rozwijał teren Karpat. W zeszłym roku tu we Lwowie odbywało się spotkanie w ramach Forum Partnerstwa z kolegami z województw lubuskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Jego wynikiem są wspólne projekty. Między innymi nasze dzieci wyjeżdżają na wypoczynek do Polski. Polscy dziennikarze i blogerzy odwiedzają Lwów i Lwowszczyznę. Z kolei ukraińscy przedstawiciele mediów właśnie do Polski wyjeżdżają. Z polskiego boku odwiedzają Lwowszczynę i Lwów, zокрема. Nasi dziennikarze i blogerzy jedą w Polskę. Niesamowita atmosfera, bardzo przyjemnie na ulicach. Widać Polacy i Ukraińcy, którzy razem bawią się pięknie. Mamy tutaj też piękny podkarpacki element, akrobatykę rowerową w wykonaniu Krystiana Herby. Pięknie się bawimy, piękny czas.